Halo, witam wszystkich. Jestem Marcisław, wy jesteście Wyjao, to jest Black Mirror 3. Zakończmy to raz na zawsze. To musi być ostatni odcinek. Zostało nam jedno do zrobienia. Góra 2, może 3. Tak w szczegółach, może nawet 4, ale jedno zadanie. Pozbyć się ostatecznie Mordreda. I tak. Stoły już przeglądałem? I could give Adrian something to really slow his heartbeat down, like a poison. Then, that would have to free Mordred's soul from Adrian's body. But then, Adrian's soul would be freed as well, and he'd die. It could be possible to resuscitate him with adrenaline. I will only have to give him a small shot into a vein soon after. At that time, Mordred wasn't in a position to do that. Nobody knew about adrenaline back then. Today, it's possible. It's dangerous for sure, but it's the only possibility I can see right now. I'd better not say anything about it to Adrian, for now. Odczekałem, aż przejdzie chmura i przestanie rzęsiście lać, żeby nie było żadnych szumów w tle. Która jest godzina? 21 ileś? Nie ma spokoju na wsi. To jest mit. Dobra, nieważne. Jak przygotować tą truciznę? Mam to zrobić sam? Mam zastrzyk i to jest wszystko. No, to nie ma do rozmowy. Nie musimy rozmawiać. To już wszystko było dobra. Mogę iść na górę? Adrian's shade needs a weapon to conquer Mordred, but I'm afraid that an ordinary blade isn't going to do the job. Mordred's already dead, and you can't pass a weapon through the mirror just like that. Wait, Adrian, what was that just now in Mordred's book about his sword? It says, strange is the black stain on the blade, since its contact with the other side, the black is spreading inexorably. And here, it appears that I have created a shade for it. That could mean that I could use it on the other side. That's it. We need Mordred's sword. Can't be all that difficult. Find a sword with a black stain. Tak się składa, że ja wiem, gdzie on jest. Nie jest trudne, jak się... Okay. Błądziło na górze. I can't wait. Right. The Black Mirror seems to be a portal into another world. A kind of shade world. If a human dies anywhere near the portal, then a shade is born on the other side of the mirror. At the same time, there are two possibilities for that person's soul. If they were of pure heart, their soul shade remains behind the Black Mirror. And their soul flies shade free up to heaven? It's free, yes. But if that person was evil, then their soul is sucked from their shade into the mirror. And then? It's trapped. The souls in the mirror are slaves to the shades. They can become their instruments to be exploited. Oh, that means that the shades are only evil if their soul was too. Marcus was supposed to have battled his way through an army of shades before he killed his brother. Mordred has found out how to bring shades through the portal. Okay, but Mordred's shade is already out. You can see that clearly from my reflection. Correct. Therefore, his soul is more or less defenseless and alone behind the mirror and is just waiting until it can come through. And that might happen if I touch the mirror. Is that it? That, we don't want to find out. Therefore, we can bind Mordred's shade to his mortal remains. Doing that stops the shade from getting in our way, at least. And then your shade, Adrian,
can take over Mordred's soul. Or even better, destroy it. My shade? I thought a shade only comes into being when somebody dies. You do have to die. Okay. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Why didn't you let me jump from the roof then? That would have been more comfortable. Then you would be irretrievably dead. Adrian, I will resuscitate you. If your body shuts down for a few minutes, your soul will... How can I say this? Be free. I know there are plenty of near-death experience reports, which confirm this. A soul shade will generate simultaneously on the other side of the mirror. Won't that cause some kind of brain damage? Don't worry, Adrian. The human brain can get by for a few minutes without a heartbeat. Your soul will return to your body just as soon as you have a heartbeat again. It's not the first time I've come across this. Near-death experiences are usually what has happened when people believe that God has spoken to them. Okay, and then? Is my soul shade supposed to strangle Mordred? No. We know that Mordred has made the sword usable on the other side. To put it better, the soul-like mirror reflection. You'll take it to the other side and be able to kill Mordred's soul with it. Shades are stronger there than they are here. Have I got this right? Souls are strong here, and the soul shades are weak? Exactly. And the other way around, too. Which means that Mordred's soul is very weak on the other side. Well, that sounds like there's some absurd logic to it. And what's the story with Mordred's shade, then? We'll keep it outside the mirror using the bones, so that it can't cross over to defend his soul. After that, the same thing ought to happen to the shade that happens to a soul when the body dies. It'll go back into the mirror. But there would still be a problem. Yeah? You need Mordred's sword, and apart from the broken tip. I don't know where that is. Hmm. In the book, there was something about a blackness that came out from the sword, spreading itself even further. Of course. That's why Greg and Steve had problems with that. The tea room, the fungus. There was a constant problem there with the damage, apparently, coming from the extinguishing water after the fire. Then the sword has to be there. I'll go and get it. Stop. You're not going to lay a hand on any kind of sword, and especially not one of Mordred's. I'll get it. I need to get the book from the library anyway. One about poisons. These down here are somewhat out of date. And what am I supposed to do in the meantime? You could lay out Mordred's skeleton on the altar. See you soon. Okej. Trzy ostatnie zadania. Proste jak... W sumie to nie jest aż takie proste, idziemy po szkielet. Never remember the arrangement of the bones. I hardly ever paid attention in biology. Mam nadzieję, że nie będę mylił kości. I can never remember the. Co, zdjęcie mam zrobić? W sumie to by było całkiem legitne. Oczywiście, że tak. Few pictures of you, Mordred. A i będę mieć problem z odróżnieniem kości rąk i nóg. Przynajmniej miałem ten taki problem za pierwszym razem, jak grałem. Zabieraj go. Dzień dobry, Mordred, mi to wybaczy. Masz... Jesteście kwita za... hijackowanie ciała. Zabieraj te kości i idź na ołtarz. Oj, to zaboli. I'll put the bones down first, so it's easier to sort them. A photo of Mordred's remains. Jakby mógł sobie tak zatrzymać podgląd.
To by było super. W sumie mogę sobie zrobić zdjęcie na telefonie. To też jest super. Aha. Już tak robiłem przy Reksiu i mieście sekretów. Right. So let's see how good my anatomical knowledge is. O, jeszcze łatwiej. Czaszka jest na miejscu, miednice ułóż. O, dwie części. Co? To nie jest miednica, to jest łopatka. O Jezu, jeszcze obracać. Chyba się nie znam, ale... miednica jest tak. Tak? A spójrz na zdjęcie. A. Dobrze to ułożyłem. Chyba tak. O, w ten sposób. Może zacznijmy od góry. Kręgosłup poproszę. Okej, okay. Gdzieś tutaj łopatki. Dobrze? Niedobrze, bo łopatki odwrotnie. Teraz jest idealnie. To są kości rąk, co nie? Chyba ta. Albo nie? Zdjęcie. Aha, dobrze. Piszczele i... jest kość promieniowa? Są podwójne. Większe pewnie będą na nogach, bo w sumie to ma trochę sensu. A więc duża kość pojedyncza idzie na ręce. Działa? Kinda. Żebra jeszcze ułóż. Krzywo, ale okej. Okay. Teraz tak małe kostki średnio się układają. Nie podoba mi się to? Dobra, zobaczymy. Tak, dziecinko, właśnie tak. Ale to jest przyjemne, nie mamy rąk. Ukradli nam ręce. Dłonie. Nie no, musi być odwrotnie. Może te kości mają być wymienione. Tak, czyli chyba tak. Coś krzywo. Ale łapska mają wychodzić. To
jest chyba dobrze, tak ma się łączyć. I... No to chyba jest dobrze. Ramiona łączą się z łopatkami. To jest tak jasna część kości idzie w tę stronę. Chwila. Ja tu widzę błąd. Wciąż tu widzę błąd. Wygląda tutaj. Co? Moi drodzy, zostaliśmy sprankowani. Te kości idą tutaj, a te wynoszą się na górę. Dlatego się tak dziwnie łączą. W sumie... Kolejny powód, dla którego się tak dziwnie łączą, bo kręgosłup nie był połączony z... biodrami. Jak to dalej szło? To tak i tak. Oj, dobra, już widzę kolana. Teraz wszystko nabiera sensu. Nawet widzę, gdzie się kości łączą z, biodrami. Okej. Teraz gdzie jest? Tu jest kość. Co jest nie tak? Co ja niby źle połączyłem? Wszystko jest dobrze. Teraz musi być idealnie. Szyję. Bo nie mamy dłoni. Zabrali nam je. Zjedli pewnie. Co tu jeszcze nie pasuje? Teraz powinno być wszystko idealnie. Wszystko z siebie wychodzi. Wszystko się z wszystkim łączy. Tak? Mam nadzieję, czekajcie, zobaczę jeszcze tutaj. Ja na tym mogę przesiedzieć parę godzin. To jest dobrze. Żebra też. Kręgosłup na szczęście odwrócony nie jest. Jak stąd w ogóle słychać? Pewnie okropnie, bo dźwięk się odbija.
Nie mam kompletnie pojęcia, co robię źle. Nasz szkielet jest ułożony idealnie, tak jak pokazują na zdjęciu. Chyba że. Nie. Zresztą dwie części. Co? To się tak łączy? Zbieraj mi stąd te żebra. Kręgosłup też ci wyciągam, mówcie mi, Skorpion. Lepiej nie mówcie. Skończyły mi się pomysły. Tak na serio, że wszystko jest na miejscu. Też jest dobrze. Czy dla pewności odwrócę te kości i połączę je w ten sposób? O, nie wygląda to za dobrze. Tak, to już kompletnie nie. Duży ekran, zdjęcie na pełną rozdziałkę. Tu się wszystko zgadza. A tego nie zauważyłem. Nadal jest coś źle. Patrzcie no. Znajdź 5 różnic. Albo chociaż jedną, ja poczekam. Jest tak samo. Mówiłem, że to zajmie godziny. Czuję potrzebę, żeby skipać. Ale nie chcę tego robić. Ostatnie zerknięcie. Wszystko się idealnie tak samo łączy. Wiecie co? Yep, that looks right. Now I just have to wait for Valentina. Uznajmy, że to zrobiłem. Nailed it.
That ought to fit like that. Valentina i oczywiście tutaj jest ta plama, która nie może być krzyż, bo jest odwrócony, a no chyba to nie wisi odwrócony krzyż. Jaki to jest krzyż? Krzyż Piotrowy? Nie jestem pewien. Piotr... Albo Paweł. Albo Piotr, albo Paweł został powieszony na odwróconym krzyżu. Bo uznał się za niegodnego wisieć na identycznym jak Jezus. Jakoś tak to wyglądało. Ho ho. One sword with a broken tip. Mordred sword. Bez Jelca? Mordred's sword. Centuries old. The tip's broken off. Ej, jak to nie ma Jelca, to skąd ta plama w kształcie krzyża? Powinna być prosta. Dobra, mamy miecz. I still need the book about poisons from the library. After that, I'll go back to Adrian. Hopefully he was able to put Mordred's skeleton back together. I've got the sword. Have you done it? Jak tam szkielet? Weź nie pytaj. Mordred's skeleton's lying ready on the altar. Good. Are the bones lying like they were before? Head at the top, legs at the bottom. I reckon so. Zaczynamy. Have we got everything we need? Looks like it. The poison's ready as well. Is it gonna hurt? Probably not. It paralyzes the heart muscle, but don't worry. I've got a syringe full of adrenaline here to bring you back to the land of the living. Sounds like one of Phil's torture experiments. With me taking the Ralph role. It'll be okay, Darren. Put your trust in God. Now, I'm going to get the poison, and then we can get started. Hej, jeszcze ważenie trucizn. Nie. Jest gotowa. Poison. It slows down the circulation and then the heart stops. Pain free. I've had to do this all very quickly, unfortunately. But the books in the library say it ought to work. No więc? Gulp, gulp, gulp. Czugaj, Pawulonik. Good. You have to drink this. Wait. If I don't manage to finish off Mordred, what happens then? You have to win. It's your only chance. If you don't manage it, he'll kill you and his soul will take over your body. How are you gonna know if I've done it? What I mean is, when will you resuscitate me? I'm going to have to give you the adrenaline within 5 minutes at the latest, or else you'll die. Adrian, you have to do it. Just do it. Don't let your dreams. Yes. Don't let your dreams be dreams. Yes. See you later, Adrian. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest ostatnia cutscenka. Ja mam rączki tutaj. I kończymy grę. Something's not right. Oh God, that's Mordred's soul, and that isn't Adrian's soul shade. I think he's done it.
I need to get him back quickly, or else he'll be gone forever. A, dobra, jeszcze jedna akcja. Chłopie, wybudzamy ko. Oh no, it's not working. Adrian! Adrian, come back! Thank God, you're alive. Dlatego była ta winięta. What happened? I feel sort of different. You've beaten Mordred, and the curse along with him. You've done it. Really? The curse is finally broken? Yes. The last of the Gordons has done it. Let's get out of this place, and never come back. Chodzi jakby dopiero co truciznę, a ano racja. Okej. Okay. Tylko, że to mogli sobie darować. Aj, a za jakiś czas przyjdzie tutaj taki jeden milioner i zrobi sobie bazę wypadową. Podew. Nie zauważyłem wcześniej tej czaszki. Skąd to się bierze? Chyba piątek 13 po pierwszy miał na koniec scenę, która mówi: no, wszystko się skończyło dobrze. A może jednak nie? Oczywiście, że się skończyło. Hej, halo. Raspberry Productions? Gdzie jest moja muzyczka? Znaczy, coś tam w tle leci. Leci. Dobra. Tak oto kończy się cała trylogia. Kończy się tak, że skończyły się pieniądze i trzeba było uciąć. Nie do końca. Ale po pierwsze, ta seria poszła w bardzo dziwnym kierunku. Jedynka na swoje czasy to było coś. Mieliście tą w pełni 3D przygodówkę. Z śmierć to jeszcze nie była aż taka dziwna rzecz w tamtych czasach. Wróć. W tamtych czasach już się od tego odeszło, ale parę lat wcześniej jeszcze było to normalne. Więc był to taki powrót do korzeni. I znak rozpoznawczy. Swego czasu. Jak coś mówię źle, no to mnie poprawcie. Komentarze są wasze. I jedynka miała ten swój unikatowy zwrot akcji, niczym u Edgara Allana Poe. Chyba Allana Poe, bo się... Nie no, nie przypisuję się tego Holmesowi, bo by nie było tej zasady w dekalogu... W dekalogu Coxa by nie było tej zasady. A dekalog Coxa bazuje mocno na właśnie Holmesie. Czyli, że... Sprawca nie może być narratorem. Swoją drogą, to jest znak rozpoznawczy jedynki, że mamy ten plot twist na koniec, że ha, to ty byłeś cały czas mordercą, ale tego nie wiesz. No, to jest jedna z zasad, żeby... Zasad pisania dobrego... Czy tam się jakieś światło pojawia? A dobra, kamera zjeżdża w dół. Tak, wśród zasad pisania dobrego kryminału według księdza Coxa nie należy pisać, nie należy ukrywać przed czytelnikiem działań protagonisty. Głównie właśnie dlatego, żeby potem nie było: ha, to ty byłeś cały czas mordercą, co, nie spodziewałeś się. W kryminałach chodzi o to, żebyś się jednak mógł czegoś spodziewać. Ale nieważne. Specjalne podziękowania, o i dla mnie też. A, cranberry, nie raspberry. Sorry. No ale production zgadłem. This game uses. Okej. Okay. Wow, zleciały...
Scena po napisach. How are you getting on? Pretty well, I think. I'm done with the main points. Now I just have to get everything across into the Book of the Guardians. Do you want to have a look for yourself? If I may. Here, I'm not sure about this last point. Mordec stworzył podczas eksperymentu. Wkrótce po rytuale Mordreda wrócił Markus i przebił się przez zastępy cieni, które Mordred stworzył podczas eksperymentu. Markus zabił swego brata w walce, w czasie której jego żona Maria również została poważnie ranna. Mordred nadal był w stanie rzucić jedną ostatnią klątwę, czego dokonał z pomocą niewielkiego fragmentu swej duszy. Rzucił klątwę na krew Markusa, a więc też wszystkich jego potomków z linii Gordonów. To, co pozostało z jego cienia, weszło z powrotem do zwierciadła. Podobnie jak dusza, która została tam wessana. Żeby rytuał uwolnienia duszy się odbył, potrzebna było 5 dusz. Następnie musiały zostać przeniesione w świat cieni. Potrzebny był rozlew krwi, aby cień duszy mógł wstąpić w kogoś z linii Gordonów. Ten konkretny Gordon musiał umrzeć przed zwierciadłem, a potem zostać przywrócony do życia. Mordred na pewno założył, że szybko znów stanie się wolny, ale dusze Gordonów są bardzo silne. To koniec? Gdzie jest reszta? That's already a good beginning. When are you going to put it into the Book of the Guardians? Not before I eat. Anyway, now I know what all those black balls were about. I can't wait. Mordred writes in his book that he had carried out a soul transfer ritual, but instead of all the bones, he had only used the skull and one black ball. The shade didn't go back into the mirror anymore after that, but always stayed close by the ball. Ah, then you can trap souls with these balls as well. To all intents and purposes, they can be thought of as the body, right? It gets better. Here, with the help of the soul trapped in the ball, one can, to a certain extent, control the shade. He writes that he put a ball in his brother's bedchamber, under the bed, in the hope that the shade would rob his soul in the night. But that didn't work. He suggests that Marcus's soul was too pure for the shade. What do you think? You think there are still shades going around today, doing all their evil stuff? I don't know, but if there are, then it's your job to stop them. Czekajcie. W pracowni... O, fajnie. Były już napisy, więc od razu zniknęło. Mogli dać taką ładną tabliczkę z napisem koniec. Tak, przyjrzyjmy sobie może dodatki. Więc omówiłem część pierwszą i tak, pracownia ojca Protaga. Nie pamiętam, kim był dla Samuela ten, który zmarł na początku jedynki. Czy to był jego ojciec, dziadek? Tak, jak pamiętacie tą scenę, była scenka, w której ta osoba, ten denat, monologował przez chwilę, po czym wyleciał przez okno. Ale scena sugerowała, że to nie o, że nie popełnił samobójstwa. To nie zostało do końca wytłumaczone w jedynce. Dobra, może zostało powiedziane, że popełnił samobójstwo, ale nadal scena temu przeczyła. Czy najwyraźniej, bo tam była kula. Znaleźliśmy kulę w jedynce, dotknęliśmy jej i... Co się wydarzyło? Dobre pytanie. Czy to oznacza, że cień zabił go? Kto to był? To nie był Henry. Czy jest tutaj ta drzewo genealogiczne? Przydałoby mi się i to bardzo. Dlaczego nie mogłem mu zrobić zdjęcia? Ej, na serio, nie ma.
Łe? Co to jest? A, no tak, Hol. Nie całkiem z dwójki. Wygląda trochę jak Hol z dwójki, ale... Co to za telewizor? Czy to ma być Hol po tym, jak go Darren Adrian odrestauruje? Nieźle. Naprawdę nieźle. Tylko co zrobi z globusem, bo to jest taka troszeczkę, no, cenna rzecz. Skoro jest z jednego kawałka, nie jest spawany. Dobra, nieważne. Dwójka do dwójka? W sumie nie mam pojęcia, jak na premierę było z dwójką. Dwójka wprowadziła nowego protagonistę. I nic dziwnego, przecież pierwszemu protagoniście się w jedynce zmarło. Co to jest za nagranie? Demoniczne psy piekielne. Prefiks i afiks oznaczające to samo. Nieważne! To tłumaczenie nie jest najlepsze, ale o tym już mówiłem tyle razy, że nie warto chyba więcej. Obraz? A, no tak. Dwójka wprowadziła nowego protagonistę w kompletnie innej lokacji, zgoła, na pierwszy rzut oka kompletnie niepowiązanego z jedynką. Jest to całkiem w sumie zabawne. Dość podobne do tego, co zrobił Kojima w drugim Metal Gearze, że no, początek jeszcze był jako Snake. I w sumie trochę tutaj też jest, ponieważ pierwsza scenka, pierwszy cinematic jest pokazany na Samuela. Ale chwilę potem przechodzimy już do Darena i gdzie my jesteśmy, dlaczego jesteśmy w Ameryce? Co to ma być, tego duchowy spadkobierca czy coś? Ale nie, na koniec się okazuje, że jest Gordonem. Znaczy, na koniec. Mamy podejrzenie już wcześniej. Tak, dwójka kończy się takim pięknym clusterfuckiem, gdzie wszyscy przychodzą do podziemi. Wszyscy się strzelają. I oczywiście Adrian musi przywołać demony, bo tak. A trójka? Trójka jest dziwna. Całe to wprowadzenie tego lustra czarnego, które jest pod posiadłością i jest tą świątynią pradawnego zła. Jest takie dziwne. Trochę znikąd wchodzi. No ale ostatecznie wychodzi. Uwaga, jako że... To może o tym, bo wydaje mi się, że mówiłem o trójce? Na napisach? Chyba tak. A, ostatnia cutscenka. Ostatni cinematic. Zsie, mare i to mocno. Co to było? Umiera, wchodzi do lustra, robi ciach-ciach, mały piruecik. Wygląda jak taki podstawowe combo z jakiegoś taniego RPGa. Co nie? I po problemie. Jak na tego wielkiego Mordreda, to miał strasznie mało hapsów. Na 3 ciosy padł. Tak, i już może kończąc. Jako że YouTube zabił opcję dawania ankiet, to tym razem może spróbujemy zrobić tak, że ja wezmę pistolet, przeładuję go, przyłożę go demokracji do skroni i zabiję ją w morzu oklasków. Tak ponoć ginie demokracja. Sprawdźmy. Tą serię zakończymy właśnie w ten sposób. Ja wybiorę coś dla odmiany i zobaczymy, jak to będzie. No, najwyżej przerzucimy się na Strawpola. Tylko wydaje mi się, że ludziom się za bardzo nie będzie chciało wchodzić w opis, żeby wejść w link do ankiety. Zobaczymy.
Ja byłem Marcisowy, byliście wy, a to było Black Mirror. A, jeszcze jest ta rekreacja serii, która dostała super mocne cięgi od w sumie każdego. Kiedyś ją może ogramy. Rekreacja. Remake? Nowy start? Reboot? Nawet nie wiem, jak to do końca nazwać, bo się tym nie interesowałem. Ale gameplay wyglądał dużo inaczej. To nie jest typowa point and click przygodówka, tylko coś bardziej w stylu Telltale. Kiedyś to zobaczymy. Kochane dzieci Boże, siema.